Tam na pierwsza linia trochę się daje pobić, ale spoko. Rzućmy im to AOE. Kurde, Alot już prawie nie żyje. Niedobrze. Zanim go skrzesimy, teraz nam wszystkich pozabijają. Barbarzynka już pada. Nie wiem, co tu się dzieje. Już padła. Wszyscy padają. Nie, wiecie co? Przyjdę tutaj kiedy indziej. Nie wiem, póki co nie mam pomysłu, jak ubić tych iluzjonistów. Się to strasznie napufują na początku walki i potem nam wszystko zabijają. Dodatkowo jeszcze ktoś z pierwszej linii ma jakiś miecz, który AOE straszne rzuca. Może brakuje nam paru poziomów, żeby to zrobić. Zobaczymy później. Dobra. Co tu jeszcze mam do zrobienia? Seni wspomnienie. Czyli tak, generalnie przygotuj działa. Możemy to oddać. I do białej kuźni. Dobra, dajmy to jedno zadanie. I później udamy się do białej kuźni. To łaski braliśmy. Speed up. No bo generalnie tak mamy to przygotuj działa. To w baterii Durgana. No i to w sumie tyle, ale dobra. Ale gufaty, nie będę już nikogo nękać. No i dobra, oto obiecana nagroda, świetnie. Dobra, to zakończmy może najpierw to zadanie z białej kuźni. I... A potem zajmiemy się działami. Zadanie ukończone. Co my tu dostaliśmy? Wrażliwość na oślepienie, obrażenie zadawane flankowane celem plus 10%. Takie sobie. O! Okej, chyba nie udało jej się dojść do białej kuźni. Sadon po dwakroć powieszon. Okej, dobra, on sobie włączył teraz szał, więc nie ma sensu go bić. Dobra, nie będziemy się buffować, zapuszczamy AOE, puścimy gości z dymem. I będzie... O, jakieś psy bojowe przyprowadzili. Dobra, zróbmy tutaj zapchę. O, i czarodziejkę mają? Wow. Czyli może jednak przyda nam się parę buffów.
kapłana mają. Dobra. Fokusujmy kapłana. Tutaj zadamy AOE parę. Nesta przyłączyła się do walki. Mam nadzieję, że nie da się ubić jakoś. Dobra. Jedziemy w kapłana. Okej. Puścimy zakaz. Ten gość po dwakroć powieszon nie stanowi dla mnie problemu, więc go zignorujmy na razie. Tutaj pierwsza linia. Niech się jeszcze również jakoś trzyma. Okej, kapłan szybko padnie. Okej. Powalmy również czarodziejkę. Dobra. Został już tylko ten Sadon. Dobra. I to tyle. Niewiele brakowało. Zwykle lepiej radzę sobie z unikaniem rozbójników. Dlaczego cię ścigali? Czasami biorą mnie za poporcę podatków. Możliwe, że ci rozbójnicy również tak sądzili. Niewiele brakowało. Trzeba było mi pomóc w walce. I tak pomagała. Dobra, ruszajmy. Do zobaczenia w białej kuźni. Dobra. Co my tu mamy? Solidne rzeczy. I tyle. Parę mikstur. Szybkości ruchu. Dobra. Hej. To jakiś pies coś miał kły. Dobra. Poniszczony grimoire. Ty to alot sobie złap. Zobaczmy, czy coś w nim było. Tak, to jest stary. To już możemy wsadzić do skrzyni. Nie było nic ciekawego. Dobra. Strażnica baterii. Czy tutaj możemy przejść do białej kuźni szybko? To nas teleportuje tutaj. Nie, chyba. Chyba nie. Dobra, zobaczmy, wejdźmy głównym wejściem. Może tam będzie jakiś skrót teleportacyjny do białej kuźni. O, widać, że chłopaki się tam ogarniają z fortyfikacjami. Naprawy idą i palisady dodają. Dobra, zobaczmy, czy tutaj nie ma kogoś, kto by coś potrzebował od nas. Albo my od nich. Pracownik, pracownik. Back up there after nearly losing my leg? You still got it, don't you? Argument nie do nieodparcia. Tyłowy orlanki to mieszanka przypalonego zielonego brunatnego futra i ciemnych blizn. Kobieta zauważa cię i odskakuje. Jedno z jej oczu ma kolor złoty, drugie orzechowy. Strzyże lewym uchem, z którego właściwie powstał jedynie kikut. W końcu odpręża się. Nie wiem, o kogo chodzi, nie pamiętam, ale rozumiem, że to dowcip Edyr. Ha! Took you for one of them Rayed Sarans. Then I saw you had all your teeth.
To już lepszy dowcip. W dodatku nie jestem półgłówkiem. Aha, krzyczy jeszcze głośniej, kierując w swoją stronę bez włos, ale całe ucho. Rozpaliłem ponownie ogień w jego nie wiesz, takie drobnostki. Wyobraź sobie, wszędzie dookoła płomienie plus studnienie tak potężne, że aż kości trzeszczą. Tak. Co tutaj robisz? Chodzi o żelazne cepy? Na pewno możesz coś zrobić. Przecież za tymi murami będziecie bezpieczni, chronią fortecę od stuleci. Something tore through that place a long time ago. Anyway, we can stop them. Once we have the heavy cannons, that is. Na czym polega problem z działami dalekiego zasięgu? They're all the way up there. Wskazuje na wieżę, której szczyt niknie w śniegowych chmurach. I sent a crew to the tower, but they came back complaining about Skuldrak and the other nasties. Nearly took Kolmar's leg off. Skuldrak did, I mean. Mogłem się temu przyjrzeć. That'd be a big help. I'd hate to let those beauties go to rust up there. And anything you find up there is yours. Batteries full of treasures, and the West Tower has hardly been explored. Okay. Head through the door and up the stairs. That'll get you to that rampart. Mm-hmm. Yeah, Kolmar cleared the rubble before he took to getting himself conveniently injured. You should be able to work your way up to the cannons from there. Meantime, I'll check on our black powder stock. Tak, spoko. Zobaczmy, czy kogoś tu jeszcze mamy. Tutaj sami pracownicy. Lodgar. Witaj, nieznajomy. Zaraz, ja cię znam. To przecież właśnie ty otworzyłeś tę beczkę nieszczęść. W takim razie witam cię tym serdecznie i bardzo dziękuję. Nie powinienem rozmawiać z tobą zbyt długo, bo mi się oberwie. Jesteś ojcem Myli? Owszem, jestem. Co znowu zrobiła ta mała zaśnica? Nic, pytam przez ciekawość. Jeśli ją spotkasz, powiedz jej, że tata przyniesie jej karmelki, kiedy wróci do domu. Co ci się stało? Kontuzja biodra, kiedy odnowiła się po pracy z trunkiem Kolmara. Zagoi się. Muszę tylko doprowadzić do miejsc do porządku, zanim coś jeszcze się rozpadnie. Dobra, żegnaj. Tutaj jest więcej pracowników. Przygotuj działa. Wejdź na zachodnią wieżę. Oczywiście na zachodniej powiedział, że robotnicy wysłani na górę zostali zakłani przez bestię. To jest ta zachodnia wieża? Nie, to jest strażnica bestii. Okej, okay, trzeba wejść do środka. Pewnie tak jak mówiła Węgra. To spróbujmy. Pójdźmy od razu do białej kuźni. Dobra, pogadamy z tą Nestą tutaj. Biała kuźnia się zmieniła. Jest nowiutka i wysprzątana. A więc to jest ta słynna biała kuźnia. Imponująca. Znam paru kowali z warowni, tygla, którzy chętnie znaleźliby się na moim miejscu. Tak w ogóle, jak długo te pargrunowe dusze były tu uwięzione? Przez stulecia? Wypuszczenie ich z powrotem do cyklu zapewne było słuszną decyzją. Ci kowale z kuźni, jakie mają kwalifikacje? Kto ich wyszkolił? Kuźnia nie imponuje wydajnością. A bardziej wszystkim opłaci się, jeśli kowale wyszkoleni z warowni tygla będą kierowali białą kuźnią, nie sądzisz? Dobra.
Dobry pomysł, pod warunkiem, że nowi kowale podzielą się swoją wiedzą, a nie po prostu przejmą kontrolę nad kuźnią. Dobra, jeszcze jakieś inne, zgadza się, żeby zyskać, jeżeli pokierują. Jeśli do tego dojdzie, będą kłopoty. Biała kuźnia działa jedynie, jeżeli korzystają z niej potomkowie krasnoludów z baterii. Dobra. Dobry pomysł, pod warunkiem, że nowi kowale podzielą się swoją wiedzą i nie po prostu przejmą. To rozsądny kompromis, odnotuję twoją rekomendację. Pozostaje tylko spisać wstępną wersję umowy handlowej z warunkami, które ustaliliśmy, następnie wręczę kopię Tarfosowi. Podpisanie ostatecznej wersji zajmie parę miesięcy, ale poczyniliśmy wielkie postępy. Dobra, zostań tutaj. Później to dokończymy. Coś tutaj mamy? Znakomita zbroja płytowa. No, jak leży, to sobie wezmę. Napierśnik sztaba drugański stali. Coś tu możemy zrobić? A, wykuwać rzeczy. Dobra. Nie mam nic więcej do roboty. Tak my. I zestaw obozowy na później. Dobra. Wejdźmy do wielkiej hali i poszukajmy tej zachodniej wieży. Okej, okay. To jest chyba to przejście na skróty. O, coś ukrytego. Fajnie. Dobra, niedawno już tutaj byliśmy. A teraz chyba troszkę lepiej wygląda. Na taras baterii, dobra. Tam będziemy chcieli się udać. Tylko zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy więcej w baterii. Jakiś gość jest nazwany. Krasnolud pozdrawia cię krótkim skinieniem głowy, ocierając obrudzone sadzą i tłuszczem palce o fartuch. Miedziany łańcuszek zwisający z jego ucha migocze czerwienie, odbijając światło paleniska. Wiem, kim jesteś. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. Czym mogę służyć? Czym się tutaj zajmujesz? Kieruję pracami na dolnym parterze i wszystkim innym też. Zapasy, kuchnia, kwaterunek. Jeśli czegoś potrzebujesz, to dobra, zobaczmy, co masz. Hełm białej zbroi. Intelekt plus 3. Okej. Okay. Poza tym, takie sobie rzeczy. Pracownicy. Dobra, zbadajmy, czy coś tu jeszcze znajdziemy. O, pułapki. Pewnie tu nie powinniśmy grzebać. Solidne rzeczy. A jeżeli nie ma ikonki kradzieży, to bierzemy. Dobra, znakomite rzeczy. Okej. Oraz sztaba, kolejna. Dobra, wchodzimy. Tutaj kilku kolejnych pracowników. Jakieś zawaliny kasują. Więcej jakichś rzeczy. I tyle w sumie. Dobra, idziemy do schody. Do schodów. Na tarasy. Pora się trochę rozerwać.
Teraz wersję na wejście na zachodnią wieżę. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Pomniejsze celność plus 3. Słabe. Nie było percepcja plus 3, to by było lepsze. Dobra. I tu jest wejście na zachodnią wieżę. Dobra, no to idziemy. Zachodnia wieża, dolny poziom. Troszkę się tutaj pokręcimy. Wygląda na to. Skuldrak. Pomyślałem się, że już coś takiego mamy w misteriuszu. A właśnie. Ty nie masz jeszcze ożywienia. Musimy ci to jeszcze załatwić. No właśnie. Ty strzelaj. Dobra? Tutaj jest coś poważniejszego. Okej. Nieźle ją wymiotło. Okej. Tutaj bij się. Okej. Paraliżują ją. Ale spoko. Dobra, że pomóżmy jej trochę. Ładnie. Dobra. Tego gościa zdejmiemy. Zawsze jakoś fokusują się na barbarzynkę. Ciekawe dlaczego. Może powinniśmy zmienić drużynę. Pozbyć się jej, a wziąć coś innego. Zastanawiam się nad tym. Może jak spotkamy jakąś nową postać, to ją weźmiemy. Też mamy jeszcze quest z nią, z barbarzynką. Informacje o windzie artyleryjskiej. Winda artyleryjska zamknięta do odwołania. Zębatki są przerzewiałe i awaria może zakończyć się katastrofą. Mistrz mikstur Andren zajmuje się impregnowaniem zębatek, aby zapewnić im odporność na wilgoć. Okej. Okay. Mapa przedstawia okoliczne szczyty i przełęcze baterii Durgana. Wyblakłe i czerwone kółka zaznaczą przewężenia. Dobra. Skuldrakl. Więcej ich. A ty się zajmij tym, tutaj wejść tutaj w środek. Dobra, strzałę. Skuldrak. Co to za nazwa?
i dobra. A z jednej wieży zrobili cały poziom. Dobra, wiecie co? Ja chyba jednak sobie już zrobię przerwę. Już mi powoli gardło na razie wysiada. Tak, więc... Więc ten... chyba nie największy progres zrobiliśmy. Większość zadań pobocznych zrobiliśmy skrzepy. I dopiero wróciliśmy do wątku głównego, którego będziemy poruszać dalej, znaczy kontynuować dalej w kolejnych filmach. I to w sumie chyba tyle, co? Wieczorem będzie stream z Factorio, tak jak zwykle. No i cóż. Ciekawe, jak długo potrwa quest główny części drugiej Białej Marchi, no bo w części pierwszej quest główny to w sumie było pójść do Białej Kuźni i zrobić porządek. Większość Białej Marchi części pierwszej to było w sumie zadania poboczne. Ale dobra, zobaczymy, jak to będzie w części drugiej. Dobra, zapiszmy grę. Nie wiem, robić część częstsze zapiszę to sobie tutaj, ale cóż, trudno. Dobra, no to dziękuję wszystkim, którzy wpadli teraz. Urodzinowy stream. Wczoraj będzie więcej urodzinowego streama. No i tak, teraz wpadli Zyczek, Mąka, Michał XT i Sans Gangster. Dzięki wszystkim. No i cóż. Widzimy się wieczorem na streamie z Factorio. Dobra, na razie, hej.